No dobrze, widzowie. Niech wam będzie. Coś tu klikniemy. Mamy naprawdę duże procenty po wymianie tych legendarnych gemików, w sensie na legendarne gemiki. Parę czarnych gemików mamy, dużo legendarnych itemków. Procenty są, no, na przykład na cyk grozy w mroku nawet po 35% mamy na tego. Także no, coś tu klikniemy. Skoro jesteśmy zagrożeni w gildii i możemy wylecieć do akademii, no to trzeba chyba pokazać im, gdzie raki zimują, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, z racji tego, że to pójdzie na YouTube'a również, możecie napisać pozdro YouTube, a ja tutaj na szybko przelecę, co się na koncie pozmieniało w ostatnim czasie. Głównie oczywiście klikanie legendarnego lochu na streamkach, więc nic tutaj więcej nie robiłem, oprócz codziennych czynności. Mamy aurę, ósemeczkę, mamy tutaj w zarządcy ciągle potrzebujemy jednego ulepszenia, dokładnie przyspieszenia na pułapkę i dopiero będziemy mogli platynki ogarniać, tyle mamy runek. Czary w ogóle, czary mamy zajebiste, szczerze mówiąc, bo mamy i rękawice, i brońkę, więc tutaj no idealne do strefy mroku tak naprawdę, żeby sobie poklikać. Jeżeli chodzi o surowce, to tak to wygląda. W ogóle mogę tutaj tak, butów jeszcze nie mam nowych, ale te itemki, które mam nowe, to ja mogę może ulepszyć, nie wiem, na razie razy może 8. Nie wiem, czy mi starczy surek, żeby razy 8 poulepszać. Oczywiście mówię, same itemki z legendarnego lochu, co już mamy wymienione. Pasek jest stary, o kurde, broń była w sumie stara, dobra, trudno. Trudno. Teraz będę ogólnie troszeczkę mniej zerkał na czat, żeby tutaj się skupić na tym klikanku. Ale też klikanka nie będzie nie wiadomo ile, żebyśmy mieli jasność. W ogóle te buciki są strasznie stare swoją drogą. Bo to ani nie było z pierwszego przechodzenia legendarnego lochu, ani z tego po XP-ieniu. Więc no jest jak jest. Dobra, poulepszam razy 8. Buciki nie, bo buciki może wymienimy. I git, wszystko razy 8. Dobra, pupilki wyglądają tak, zrobiliśmy już pierwsze przejścia. Tutaj tak samo na ptasia, tu na wykijadło. Tu już mamy smokiego, smokiego możemy znaleźć w zbrojowni. Ale z racji tego, że teraz mamy sterylne sedesy bodajże. Dokładnie, mamy sterylne sedesy, to ja sobie spróbuję pirodliszkę złapać i przejść na pirodliszkę w tym ogniu. No i tutaj też się zbliżamy powolutku do szlawęża i do kolejnego przejścia. 19% na broni mogę mieć. Bez kitu, no tutaj runki. Chociaż runki nie są tragiczne. No te 2% mi wiele nie zmieni. Może tam wyleci w międzyczasie. Tu mam po 17, dobra. No, także tak wyglądają pupilki. Dzisiaj już w ogóle ogarnąłem wszystko, bo miałem dzisiaj nic nie klikać, ale z racji tego, że czuję oddech akademii na plecach, no to muszę chyba. Jest jak jest, także no generalnie na koncie mamy wszystko zrobione, ale expa trochę wbijemy. Dobrze, dużo rzeczy mam dla was pozapisywanych, czyli te portalki tutaj do ogarnięcia. Dropy odbierz później, dropy to nie jest akurat nic nic jakiegoś tam ekscytującego, bo dostaliśmy tam duszę i chyba jakąś pierdółkę. Pochwal się patozwiadem, już pokazywałem tą walkę z patozwiadem. Tu mamy oczywiście przejście na wykijadło ponikiem. Generalnie przejścia bardzo taniutkie. Maksymalnie tam, nie wiem, najdroższe przejście na tym koncie póki co to z 30 grzybów mnie kosztowało. Więc na luzaku generalnie. Tutaj kolejny portal 3 kwietnia. Jeżeli masz kopalnię złota na poziomie 25, to wtedy możesz jednocześnie ją budować i odbierać złoto. I tak samo to działa z kopalnią klejnotów. Jak masz 25 level, to możesz jednocześnie i kopać klejnoty i ją ulepszać. Dobra, tu wszystko. No i chyba tyle z rzeczy, które miałem dla was zapisane. Topkę wam jeszcze mogę pokazać, bo oczywiście no zostały 2 dni tak naprawdę do zakończenia legendarnego lochu. Jak to tu wygląda w tej topeczce? 350? Dobrze mówię, czy jest jakiś wyższy level? 350 level w każdym razie, wojownik. Tutaj Shox 350 i Freya 350. To są najwyższe level. A nie, przepraszam, jest. Dead Utility 354. Nie zauważyłem go. Mirama też, no też 350. No ale już ludzie tutaj powolutku wchodzą w etap stopowania lochów. Po 1,5 miesiąca serwera, więc no, jest jak jest. Ogromne ilości grzybów wydawane na legendarne lochy. Ogromne ilości grzybów wydawane na skipy w twierdzy. Już gemiki po 1000. No, chore. Generalnie chore.
jak to wszystko wygląda. Gildyjki jesteśmy top 3, więc fajnie. Twierdze niezbyt istotne. Pupilki mamy 55. Możemy mieć Smokiego, to jest 5-6 i Syrenie to jest 5-7. A najwięcej mają 63. Ale tu już podejrzewam, że jakaś... Chociaż nie, on tutaj ma gemiki po 500, to on nie ma raczej kopalni 20. No nie wiem w sumie, nie chce mi się myśleć, czego nam tam brakuje, nieważne. No i podziemia tak samo, to co już ostatnio pokazywałem, już dużo serc 15, z racji tych skipów po prostu potężnych, które ludzie tutaj robią. No ale tak wygląda legendarny Loch Ultimate, masa surek do kowala, masa surek do twierdzy, do wszystkiego, więc no, jest jak jest. Dobra, lecimy w lochy, żeby tutaj nie przedłużać. Co nam daje najwięcej expa? Najwięcej expa nam daje strefa mroku. Cyk! Za jednego grzyba. Halo! Cyk! 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 Dobra. Co my tu mamy? Dla Barbara plus 36. Czy ja to chcę wymieniać? W sumie mogę, bo nie musimy zamieniać runki, tylko musimy gemika odzyskać. Dobra, gicior. Tu mamy plus 31, to nie jest jakoś dużo. Tu mamy plus 6, to też nie jest jakoś dużo. Jeszcze sobie wykorzystam rozmontowania. I tutaj git. Dobra, dalej. Madam Mystic. Cyk, 306. I morderczy clown, 307. Proszę bardzo. Cyr grozy zamknięty, tago. Zobaczcie, jakie tutaj oro. I to wszystko rozmontowujemy sobie. Dobrze, lecimy dalej. Może tornadka trochę poklikamy. Bo tutaj też na pewno dużo zrobimy. Też w sumie to tornado... Szkoda, że tu event wiedźmy nie działa. Dobra, no pierścionek 8 milionów to już zostawię, ale te po 3 miliony możemy sobie posprzedawać tak zwyczajnie. Bez wiedźmy po prostu. Co dzisiaj chciał od nas wiedźma jeszcze swoją drogą? W ogóle co do tornada, bo dużo osób do mnie pisze i pyta o to. Co do tornada, to z tego co wiem, itemki epickie zostały specjalnie znerfione. To znaczy, nie wiem czy pamiętacie, ale jak był ten rework tornada, to leciało bardzo dużo itemków epickich. Teraz zostało to znerfione i specjalnie te itemy epickie nie lecą. Z tego co wiem, jest to po prostu zamierzone. Także w sumie śmiesznie. No ale już w sumie tyle epików, ile leciało, lecieć chyba nie będzie. Tu mamy duszę w ogóle i tu mamy te surki do twierdzy, to nieważne. Także śmiesznie w sumie, no bo kto skorzystał, ten skorzystał. Jak przez chwilę tego leciało tyle. No a teraz z powrotem, no zobaczcie, w ogóle nam żaden epik nie poleciał, a w tej starej wersji tornada, nazwijmy to, już by nam poleciały pewnie z 3. Czy tam z 2. Dobra, to możemy jeszcze sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. I teraz mamy koło w tornadzie, teraz mamy zwiada, to jego jeszcze ubijemy i teraz mamy woja, okej, na razie się wstrzymamy. Tu dajemy do 2800, resztę sobie możemy dać w HP. W starej co 20 albo 25 leciało, no właśnie. Także no dużo. Dobra, i teraz sobie możemy sprawdzić procenty. Z takich fajniejszych to mamy na Esteros 21%. W sensie z takich, które nam dadzą po prostu expa. Esteros 21%, cyk. Padło tego. To zostawimy. I obejrzyjmy sobie tą waleczkę. Wiem, że Joda, że nie mam full itemów, uwierzmy, ulepszonych. Ale to jest zamierzone, wiesz? To jest generalnie zamierzone. Bo to mi nie jest na razie potrzebne, żeby to ulepszać. Działa Kibaks bonus do owocków. Działa, działa. Dobra, kolejny lock, który nam da duże expa. Obłudny oszust, karczma mrocznych sobowtórów, 3,5%, no to nie jest za dużo, ale no jest sporo, więc jego jeszcze by było fajnie ubić. Dokładnie, 309 level, kowala robimy z bomby, dokładnie, no i wiedźma to jest bloczek. To zostawiamy na razie. Obejrzmy sobie te dwie waleczki. Za co Turor dostał bana? Mortalo, jesteś idealnym przykładem przeglądarki Internet Explorer. Kurwa, zobaczcie jaka seria, co jest. Turor dostał bana za to, że z tego co wiem robił kontry z inną osobą poprzez wchodzenie sobie nawzajem na konto, więc było to traktowane niejako jako multikonto. Ale no to już naprawdę, no to było z miesiąc temu, także bez kitu Internet Explorer. Próbujmy wydropić może kluczyk do piekła. Zręczność, fajnie. Kunegunda ma tutaj tak 471, 468, 466. Dobra, to możemy wymienić w ten sposób.
kurwa, legendarny nam poleciał. Jezu, jakie to jest losowe. A ile mi brakuje legendarnych do maksa? Dwóch tylko. Bo może jeszcze z jeden poleci na tym evencie. Na intę. No cóż. Na siłkę. No daj ten klucz, kurwica. Dobra, dzięki. Dobra. I piekiełko. Pierwszy maguś, czyk, 310. Tu mamy na wszystkie cechy, mam jeszcze jedno rozmontowanie, gicior. No i teraz będę musiał niestety sprzedawać te itemy, ale jest jak jest. Kolejny maguś, 311, pyk. Do wyjebania. Polski talon, najlepiej wejść mając 60%. Najlepiej wejść mając 60% z racji tego, że no wtedy na spokojnie go ubijesz, nie? Tutaj na zrękę plus 16 mało, nie ma sensu wymieniać. Męczy dusza zwiadowca. No dawaj, dawaj. Proszę, no padnij jeszcze, dzięki. 312, który my mieliśmy wbić? Chyba jak wbijemy 313, to jesteśmy bezpieczni. Ha, 313, jest co? Plus 17, mało, nie wymieniamy. Woj. Cyk. Zaraz im tutaj zepsuję plany co do Neutiego. Będą musieli inną osobę szukać do podmianki. Cyk, dobra. Brońka jakaś. Brońka dla magusia. No dużo średnich. Słaba runa. 86 średnich na broni maga. Czy to dużo? No sporo, ale nie jakoś bardzo. Dobra. Jebać. Wódz Minecraft. Cyk. 315. Jezus Maria, jakie oro. Tu mamy coś dla zwiada i to nam daje sporo, musimy tylko wymienić klejnocik. Pyk, pyk, dobra. Adwokat diabła, wojownik. Raczej do zrobienia, dokładnie. Tu coś na intę, plus 17, nie ma co. I Belzebosik, haha. Piekiełko zamknięte. Essa? I co, hejterzy? Jakiś problem? 330 i stopowanie robisz dzisiaj? A bez kitu, ja tutaj chciałem tak zacząć stopać dość wcześnie. To może jeszcze z jeden odcineczek dobijemy 330 i nara. Mam chore procenty, ale na takie gówno lochy, co mi za duże expa nie dają. Na przykład na to. Cyk. O, 19% runka. Może damy Barbarowi. Bo tutaj te 4% to powiedzmy, że nam trochę pomoże. Teraz tak, co ja stąd mogę wyjebać? To mogę chociaż to w sumie bez znaczenia. Dobra, niech będzie... A nie, kurwa, ja też głupi jestem. Ja mam miejsce na stojaku jeszcze, żeby brońkę trzymać. To niech będzie tak. Dobra, co dalej? Dom strachów, sztućcowa głowa, 91%. To jest to. Ja pierdolę, jakie oro. Ale to mi nie daje prawie w ogóle expa. Strefa światła. No to mi nie daje w ogóle expa, czekajcie. To są naklejki do klasera, ale piekielny Peter, 1,42%. Mało. Hemoridor. No hemoridor możemy machnąć. 76%. Moldera już raczej nie ubije. Teraz ten, 317. Dobra. Znaczy w sumie to bez znaczenia, co ja wymienię, tak szczerze. Tu plus 12, ale dobra, i tak nie ma miejsca. Bazyliszka. Pyk. Demoralizator. Pyk. Gdzie sprawdzasz procenty? Na SF Toolsie. Dobra, jeszcze jedno sprawdzenie. Jak to teraz wygląda. Strażnik złotego jaja, 25%. Czyli to jest ten. Pyk. Elegancko. No i co, tornadko myślicie, że jeszcze machniemy? Ale szkoda mi robić to tornado, wiecie? Przez to, że to daje tyle itemków, a...
A ja muszę to wszystko wypierdalać tak o. Zaraz stopowanie. Rel. Dobra. Zwiadowcy i magowie to jeszcze padają w miarę łatwo. Tu kolejny woj. Okej, 318 możemy sobie dobić tym, bo mamy na to sporo procent. Kurwa, naprawdę nam to nie da levela? Cyklop polifem, 60%. Dobra, nim dobijemy 318. Hehesa. 318, dobra. Fajny progresik generalnie. Poprzeklikiwaliśmy sobie lożki takie, jakie... No na jakie mieliśmy największe procenty, ile na, i te, które nam dadzą najwięcej, dały w zasadzie najwięcej expa. Także no 15 leveli wbite, bo miałem chyba 303. Next time sobie pewnie zamknę wieżę już na spokojnie. Jeszcze coś tutaj tornadka podobijam, może trochę 13 piętra w mroku. No i myślę, że na jakimś 330 levelu będę już zaczynał stopowanie. Na EU10 chcę zacząć to stopowanie bardzo wcześnie, co już wam mówiłem jakiś czas temu na streamkach, i po prostu stestować, jak to wyjdzie, nie? Generalnie stestować, jak to wyjdzie. Ale no, powiedzmy, troszkę nadgoniliśmy tutaj w gildyjce. Ile masz zamiar stopować? Może do jakiegoś 500 sobie postopuję, kto wie? Nie wiem, zobaczę. Jeżeli zaczynasz stopowanie bardzo wcześnie, to i musisz długo stopować, żeby... No się to zazębiło, żeby się to zazębiło i żeby miało sens, nie? Także we will see.